Polecam, nie polecam grę Immortality. Grę polecę graczom otwartym na zupełnie nową estetykę i rodzaj rozgrywki, fanom szeroko pojętego kina oraz osobom, które chciałyby zobaczyć proces kręcenia filmów od kuchni, graczom lubiącym proste point and clicki, fanom Twin Peaks i innych dziwnych dzieł Davida Lyncha, a także ludziom lubiącym samodzielnie interpretować mglistą i szanującą inteligencję odbiorcy fabułę. Komu Immortality nie siądzie? Nie siądzi on graczom, którzy liczą na zręcznościowy i bardziej tradycyjny gameplay i coś więcej niż interaktywny film, osobom, które wolałyby wcielić się w daną postać niż ją jedynie obserwować, a także ludziom nadwrażliwym na przeartyzowany acting i pompatyczne monologi. Grę ogramy na PC i Xbox Series X. Za grę przyjdzie nam zapłacić od 27 do 72 zł. Ogramy ją także w ramach Game Passa. Czy gra jest warta swojej pełnej ceny? to wszystko zależy od tego jakim jesteś odbiorcą. Jeżeli liczysz stricte na gameplay, to się najprawdopodobniej zawiedziesz. Natomiast jeżeli liczysz na experience i jesteś fanem filmów, to na pewno przypadnie ci ta gra do gustu. W mojej ocenie to medium zasługuje na 7 na 10 przede wszystkim za swój cholernie ciekawy pomysł i fantastyczny acting. Polecam, nie polecam grę Immortality.